Wydaje nam się, że człowiek jest dobry, czyni dobro i chce dobra. Nic bardziej mylnego. Człowiek przez setki tysięcy lat praktycznie się nie zmienił. A ostatnie wieki potwierdzają to. Jesteśmy zwierzętami agresywnymi, chcący przejąć jak najwięcej. Pierwsza wojna światowa, niewolnictwo. Tam chodziło o pieniądze, jeszcze nie było zbytnio widać. Ale druga wojna, już psychopaci zaczynali dochodzić do władzy. Zaczynali mordować obozy koncentracyjne i myśli eugeniczne, wymordować naród polski, żydowski, romski, rosyjski. No i mamy trzecią wojnę, kiedy psychopaci dominują, a marionetki w tym cyrku w postaci Macron, Merkel, Biden robią to, co chcą. Swoją interpretację rzeczywistości. Richard Grannon przedstawił w serii wykładów zatytułowanych Stand Up For Yourself. Wstań w swojej obronie. Według Richarda Granona mamy do czynienia z profesjonalną operacją psychologiczną zaprojektowaną przez sztab psychiatrów i psychologów, mającą na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie nowego ładu. Chodzi o przemodelowanie życia i stosunków społecznych. Żeby to osiągnąć, trzeba najpierw skłócić ludzi, żeby zgodzili się na to wszystko. Temat doktryny szoku był poruszany przez Naomi Klein. I to jest to, z czym mamy obecnie do czynienia. To, co się dzieje obecnie i techniki, które są stosowane, oparte są na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę. Tylko, że w skali makro wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani, a także jak się przed tym bronić. Przedstawię teraz kilka technik, które są stosowane. Gaslighting. Zaburzenia percepcji rzeczywistości. Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, że rzeczywistość, którą widzą, nie jest prawdziwa. Cechą naturalną każdej epidemii jest to, że ludzie najpierw obserwują pewne zjawiska, a potem zaczyna się mówić o nich w mediach. Tutaj jest odwrotnie. Żyliśmy normalnie i gdyby nie powiedzieli w środkach mass mediów, że jest jakaś tam epidemia, to nikt by tego nawet nie zauważył. Przechodzilibyśmy jak dotychczas normalnie sezonowe okresy przeziębień i uważalibyśmy to za normalne. Gaslighting doprowadził do tego, że znaczna część społeczeństwa zaczęła postrzegać choroby sezonowe dróg oddechowych jako śmiertelne zagrożenie. Gdyby ktoś rok temu powiedział lekarzom, że będą zamykać przychodnie, bo mogą do nich przyjść chorzy ludzie, to puknęliby się w głowę. Teraz jednak stało się to częścią nowej rzeczywistości i zaczyna być uważane za normę. Zauważcie, że mnóstwo rzeczy, które jeszcze rok temu uważaliśmy za niemożliwe, stały się normalnością. Już nawet przestajemy kwestionować absurdy, które mnożą się z dnia na dzień. Wymuszanie narracji, czyli zdominowanie dialogu społecznego. Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary określonymi informacjami. Działa to na zasadzie kłamstwa, które powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Pan Goebbels tutaj mógłby się uczyć od obecnych mistrzów. Nawet ludzie, którzy na co dzień kierują się rozsądkiem, zaczynają ten rozsądek tracić. Zaczynają myśleć, może jednak to jest epidemia. Trzeci sposób to przepowiadanie przyszłości. Kreowanie wizji świetlanej przyszłości, która nastąpi po pokonaniu jakiegoś schorzenia epidemicznego. Ale jeszcze musimy chodzić w maskach, jeszcze musimy zostać w domu, jeszcze musimy się zaszczepić. To jeszcze tylko 2 tygodnie. Zauważcie, że minął rok, od kiedy zostaliśmy zamknięci na 2 tygodnie. I granica świetlanej przyszłości coraz bardziej się przesuwa. Wszystko, co dobre, ma zdarzyć się w przyszłości, która ciągle jest odsuwana w czasie. I która tak naprawdę nigdy może nie nadejść. Ale tego wam wprost nie powiedzą. I ci rozsądni ludzie zaczynają myśleć, może rzeczywiście to pandemia.
Następna technika to obwinianie ofiary. Psychopaci nigdy nie przyznają, że to oni są winni doprowadzenia ofiary do sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie przyznają, że to oni stworzyli sytuację, w której ofiary cierpią. Zamiast tego będą wmawiać ofiarom, że to one są winne obecnego stanu rzeczy. Mówią, my chcieliśmy dobrze, ale to wasza wina, bo chcecie jeździć na urlopy, bo chcecie się ze sobą spotykać, bo chcecie obchodzić święta. My chcemy dobrze, ale to wasza wina, że się nie stosujecie. Prowadzi to do sytuacji, w której ofiara zaczyna postrzegać swojego oprawcę jako wybawcę z obecnego stanu rzeczy. Ofiara oczekuje, że oprawca znajdzie jakieś rozwiązanie. W ten sposób buduje się uległość. Następna technika to izolacja. Izolacja jest najlepszą metodą złamania psychiki. Izolację od lat stosuje się w więziennictwie wobec najgroźniejszych przestępców i więźniów. Jest ona uważana wśród więźniów za najgorszą karę. Izolacja prowadzi do rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia własnej wartości, utraty poczucia sensu życia. Ofiara pozbawiona kontaktów społecznych popada w apatię i z czasem zgodzi się na wszystko, by zmienić obecny stan rzeczy. Następna technika to atakowanie i ośmieszanie osób, które kwestionują status quo. Mamy tu do czynienia z ośmieszaniem lekarzy i naukowców dowodzących bezsensownego stanu pandemii. Osoby te posiadają mocne argumenty i dowody naukowe na to, że obecna pandemia nie ma naukowych podstaw. Żaden instytut na świecie nie wyizolował do tej pory wirusa w koronie, a na ulotkach testów po co robić jest wprost napisane, że nie służą one do diagnozowania tejżeż choroby. Nie było prowadzonych żadnych badań, czy maseczki powstrzymują transmisję wirusa. Nie były prowadzone też żadne badania bezpieczeństwa śmiecionek przez niezależne instytuty naukowe. Faktem jest, że pandemia została wykreowana na podstawie testów niesłużących do wykrywania tychżeż wirusów. Ludzie z tytułami naukowymi, pionierzy w swoich dziedzinach są ośmieszani i nazwani foliarzami i teoretykami spiskowymi. Jeżeli psychopata chce zniszczyć twoją pozycję i poczucie własnej wartości, zaczyna wpływać na to, jak postrzegają ciebie inni. Jest zmasowana akcja pozbawiania autorytetów osób wywodzących się ze środowiska naukowego, kwestionujących daną epidemię. Przedstawienie ich jako zagrożenia, a w skrajnych przypadkach pozbawienie ich prawa wykonywania zawodu bez względu na wcześniejsze osiągnięcie. Inna metoda to zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zasług. Podejmowanie prób zmuszania społeczeństwa do przyznania, że to, co się obecnie dzieje, to nie jest porażka, a zasługa rządu. Bo gdyby nie oni, to byłoby dużo gorzej. Więc albo społeczeństwo uzna to za sukces, albo zostaną nałożone na nie sankcje, łącznie z permanentnym zamknięciem. Następna technika to utrzymanie podwójnej narracji. Zamykam, otwieram, zamykam, otwieram, zamykam. Po pewnym czasie każda ofiara przyzwyczaja się do stanu rzeczy i zaczyna dostosowywać się do sytuacji. Celem podwójnej narracji jest zaburzenie tego procesu, a zaburzenia tego procesu prowadzą do rozkładu psychiki. Już zaczyna się wszystko urządzać, a to kolejna zmiana narracji. Każdy wybija się z rytmu. Kiedy jesteś o krok od stabilności, powoduje to dezorientację, która ma prowadzić do całkowitego złamania oporu. Pomyślcie, oni będą to z nami robić przez kilka lat. Bądźcie świadomi i przygotowani na to, co się będzie działo. Bądźcie świadomi, że to tylko manipulacja, którą chcą nas złamać, żebyśmy zgodzili się na wszystko. Pamiętajcie, kto oddaje wolność, nawet jej odrobinę, za chwilową ułudę bezpieczeństwa nie zasługuje na ani jedno, ani drugie. A więc bądźcie pewni, że ile byście nie ustąpili, to zawsze będzie za mało. Kolejna manipulacja psychopaty to jest odbieranie radości życia. Konstruowanie takiej rzeczywistości, żeby życie nie dostarczało żadnej rozgrywki ani przyjemności. Zamykają kluby fitness, restauracje, lasy, odwołują święta i wydarzenia kulturalne. Ta technika była już stosowana podczas II wojny światowej, kiedy Żydom w G-
gettach zabroniono uprawiać sportu, muzyki na żywo i chodzenia do parków. Ma to doprowadzić ofiary do poczucia braku sensu życia, depresji, samobójstw i apatii. Równolegle utrzymywana jest narracja, że jak ofiara będzie wypełniać polecenia psychopaty, będzie się stosować, będzie współpracować, to być może to wszystko zostanie zwrócone. Następny punkt to narcystyczna furia. Nadreakcja na wszelkie objawy oporu. Pośpiech, wymuszanie, wprowadzanie coraz to surowszych sankcji. Kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. To typowy objaw reakcji psychopaty wywołany utratą kontroli. Ma na celu zastraszenie jak największej ilości ofiar. Pamiętajcie, żeby nie ulegać strachowi. Jeśli widzicie wprowadzanie coraz większego ucisku, to znaczy, że oni się boją. Boją się stracić kontrolę. Najlepszym rozwiązaniem jest stawianie biernego oporu. Następne, doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności. Odbywa się to przez brak reakcji na cierpienie ofiary. Ma to dać ofiarze poczucie i przekonanie, że nieważne co zrobi, to i tak nie ma znaczenia. I tak niczego nie zmieni. Dobitnym przykładem zastosowania tej techniki było wprowadzenie lockdownu w dniu Międzynarodowego Marszu o Wolność. Wielu ludzi ze środowisk stawiających opór zaczęło tracić nadzieję i już oficjalnie mówić, że to nie ma sensu. Oni chcą, żebyście tak właśnie myśleli. Celem tego jest wywołanie defensywnej apatii i niechęci do podejmowania jakichkolwiek działań. To jest wojna o umysły, wojna ze świadomością. Ta wojna ma doprowadzić do całkowitej zależności ofiar od systemu władzy. Ma sprawić, że ludzie będą postrzegać oprawców jako osoby, które mogą ich z tego wybawić. Ma doprowadzić do psychicznego uzależnienia od samej narracji i jej elementów towarzyszących. Lockdown, śmiecionki, maski. Teraz chcą przejąć twoją świadomość, ale wkrótce sięgną po więcej. I nie spoczną, dopóki nie zabiorą ci wszystkiego. Narracja obecna jest profesjonalną operacją psychologiczną zaprojektowaną przez sztab psychiatrów i psychologów, mającą na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata. Żeby to osiągnąć, trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko. To, co się dzieje obecnie i techniki, które są stosowane, oparte jest na schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko w skali makro. Wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat. Ale musimy zdawać sobie z tego sprawę. To jest wojna o umysły, o świadomość. Centralne znaczenie ma uwolnienie się od psychopatycznej narracji, wyznaczenie granic i określenia swoich wartości. Zapamiętaj. Unikaj pasywnego odbioru informacji. Codziennie nas informują różne info z różnych mediów, które mają wywołać w nas emocjonalny sztorm, wygenerować poczucie gniewu i bezsilności oraz stan permanentnego stresu wynikającego z ciągłej zmiany narracji. Informacje, które do nas napływają, mają zmienić nasze zachowania i uczynić z nas takich, jakimi oni chcą. Jeśli myślisz, że jak jesteś świadomy i wiesz, co się dzieje i że to na ciebie nie działa, to się mylisz. Człowiek wpatrzony w ekran telewizora czy smartfona przechodzi w stan takiego quasi-hipnozy. Przyjrzy się osobom, które wpatrują się w telewizor, które wpatrują się w smartfona. Przecież jak do nich mówisz, to są jak zombie. Z nimi nie ma kontaktu. Dopiero po pewnym czasie ich mózg zaczyna pracować, jak się oderwał od tego hipnotyzującego ekranu. To jest programowanie podświadomości. Zauważyłeś, że przeglądając takie treści, czy nawet anty, niespostrzeżenie mija ci kilka godzin, a po skończeniu masz uczucie, jakbyś był zawieszony w czasie. Pomijając już podły nastrój, jaki towarzyszy ci po zmarnowaniu kilku godzin. Co zatem robi? Ogranicz czas, który przeznaczasz na obserwowanie przekazu medialnego. Wyznacz sobie ramy czasowe. Ile możesz spędzić przed telewizorem, Facebook? Jeśli już chcesz coś oglądać lub czytać, rób to świadomie. Nie rób kilku innych rzeczy naraz. Skoncentruj się na jednej kwestii.
Równoczesne jedzenie, sprzątanie, oglądanie telewizji, przeglądanie Facebooka stwarza idealne warunki do programowania podprogowego. Dlatego, że umysł nie jest w stanie skoncentrować się na jednej informacji i całą resztę napływających bodźców rejestruje podświadomie. Najlepiej byłoby odciąć się od tej narracji, ale wszyscy wiemy, że w dzisiejszym świecie jest to nie do wykonania. Używaj technik szarej skały. Okaż im obojętność i rób swoje. Psychopaci karmią się naszymi reakcjami, naszą uwagą. Jeśli nie będziemy reagować, poszukają sobie innej ofiary. Nie będą mieli wyjścia. Odetnij się psychicznie i emocjonalnie od reakcji, jaką chcą wywołać u ciebie. Cokolwiek chcieliby sprowokować, zachowuj cierpliwość i ignoruj. Stosuj bierny opór. Kiedy społeczeństwo zastosuje bierny opór, oni stracą władzę. Jest nas za dużo. O wiele prościej jest złamać czynny opór, czyli manifestację, niż opór bierny polegający na zachowaniu cierpliwości i ignorowaniu absurdów. Wyznacz sobie granice, których nie przekroczysz. Psychopaci nakłaniają nas wszelkimi sposobami do przejścia na ustępstwa i tym samym przesuwają naszą granicę coraz dalej i dalej. Najpierw daliście się zamknąć dla świętego spokoju. Potem nosiliście maseczki dla świętego spokoju. Teraz dajecie się szczepić dla świętego spokoju. Ile jeszcze jesteście w stanie poświęcić dla świętego spokoju? Za każdym razem, kiedy przesuwasz swoją granicę, tracisz szacunek dla siebie. Zauważ, że za każdym razem, kiedy godzisz się na ustępstwo, umiera coś w tobie. Im o to chodzi, żebyśmy stracili całkowicie szacunek dla samych siebie. Żebyśmy czuli się bezwartościowi. Zapamiętajcie jedną zasadę. Z tyranem się nie negocjuje. Czy rząd USA z terrorystami negocjował kiedykolwiek cokolwiek? Więc uczcie się. Uczcie się z góry. Tyran chce wszystkiego i sięgnie po wszystko. Ugłaskać tyrana ustępstwami można tylko na jakiś czas, po czym tyran i tak sięgnie po więcej. Wyznacz swoje granice i ani kroku w tył. Tylko tak zachowasz swoją integralność, poczucie z własnej wartości i człowieczeństwa. Poszukaj sobie celu, który będziesz realizował, który będzie cię inspirował i motywował. Nie czekaj, aż to się skończy. Takie czekanie prowadzi do apatii, utraty chęci do życia i wyuczonej nieudolności. Masz ogródek? Działaj w ogródku. Panowie, samochody macie? Subwoofer? Szyberdach? Muza na full i gaz do dechy? Motomyszy z Marsa, tak? Pokażcie, panowie, że wy potraficie nieść radość. Pokażcie, że macie duże, włochate kochonas, a nie małe, gołe orzeszki. Przecież to do was, panowie, 20-40 lat. Należy przyszłość. Wy budujecie przyszłość dla swoich dzieci, a moich wnuków. Spójrzmy, panowie, czy to czasem kobiety nie mają większych jaj w tym biernym oporze, w tej manifestacji przeciwko psychopatom. Były ciężkie czasy. Kozakiewicz też potrafił. Pamiętacie? Wielka Rosja, mała Polska. I Zajączek miał skurcz mięśnia. Ustal swoją filozofię życia. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz tylko dryfował i robił to, co robią inni. Jeśli obecnie masz depresję, to znaczy, że nie podejmujesz własnych decyzji i że inni decydują za ciebie. Depresja nie jest chorobą, jest sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje. I zamiast łykać psychotropy, należałoby się zastanowić, co nie funkcjonuje. Zaufaj swojej intuicji. Jeśli wydaje ci się, że coś jest nie tak, to właśnie tak jest. Jeśli intuicja ostrzega cię, żebyś czegoś nie robił, to nie rób tego. Po prostu odejdź. Zaufaj swoim uczuciom i emocjom. One są potężnym narzędziem ochrony w świecie, w którym trudno jest polegać na umyśle. Trenuj asertywność. Kiedy ktoś zmusza cię do robienia czegoś, co wywołuje dyskomfort, po prostu tego nie rób. Znajdź sposób, żeby uprzejmie odmówić. Ktoś namawia cię do śmiecionki. Dziękuję. Cieszę się, że o mnie myślisz, ale nie skorzystał. Dam ci pierwszeństwo.
nie wdawaj się w dyskusję. Jeśli nie będziesz zainteresowany udziałem w dyskusji, manipulant odpuści. Unikaj postawy. A co ja mogę zrobić? To i tak niczego nie zmieni. Oni chcą, żebyś tak myślał. To jest trik, który działa jak zaklęcie. Ale to zaklęcie łatwo można złamać. To ty decydujesz. Możesz odzyskać swoją świadomość i władzę nad swoim życiem. Wyobraź sobie, w jakim świecie chciałbyś żyć. I stwórz go sobie. Użyj wyobraźni i kreatywności. Pokonaj swoje ograniczenia i w końcu się odważ. To nie siły zewnętrzne kontrolują twoje życie. To ty pozwalasz im się kontrolować. Jeśli brak ci odwagi i kręgosłupa, to jesteś tylko pożytecznym idiotą. Pożyteczny idiota to określenie, które stworzył swoją drogą towarzysz Chruszczow dla określenia pacyfistów. Dzięki temu Rosja zdobyła prawie dwukrotną przewagę nad państwami zachodnimi w konwencjonalnej sile zbrojnej, czołgi, armia i tym podobne. Więc nie bądź pożytecznym idiotą, który wcześniej czy później zacznie wykonywać rozkazy systemu, nawet jeśli się z tym nie zgadza. Musisz zaufać sobie. Naucz się szukać informacji i interpretować. Myśl samodzielnie. Wyznacz granice. Odzyskaj swoją siłę i pewność. Bądź gotowy podjąć ryzyko. Życie to ryzyko. Życie to wybory. Wybierasz w lewo lub w prawo. Do góry czy do dołu. Historia nie jest zapisana. To my tworzymy historię. Co prawda po paru latach można powiedzieć, Bóg nie zmienia historii. Ale historycy potrafią, tak jak widzimy to z historią Polski. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Ale żeby to się stało, musi być dubito ergo sum. Wątpię, więc jestem. A więc musicie zwątpić w tą narrację psychopaty. Musicie podjąć rękawice. Bóg dał nam rozum i wolną wolę. Jak się bronić przed chorobami? Co robić? Powiedziane nam było. Pismo Święte. Jesteśmy chrześcijanami, tak? Więc wykonujmy to, co tu jest powiedziane. Dekalog. Czy będzie to Tora, czy Talmud, czy Koran? Każda wiara ma podobne założenie. Dekalog został nam dane. Zwróćcie uwagę. Jest jeden Bóg. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Więc to ma być Bóg, a nie psychopata, który wam nakazuje, co macie robić i jak się zachowywać. Pismo Święte mówi, jak macie się zachowywać. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Naprawdę pisało w oryginale dzień sabatu. Nieważne jaki, macie jeden dzień odpuścić sobie wszystko. Żadnej pracy, żadnego kontaktu internetowego, żadnego kontaktu z telewizją. To jest odpoczynek dla ciała i umysłu. Napisane, więc wykonujcie. Zobaczcie, co robią ortodoksyjni Żydzi. W tym dniu, w tym jednym dniu w tygodniu nawet elektronicznego zamka nie otwiera sam, tylko prosi sąsiada, weź mi otwórz, bo ja mam sabat. Czci ojca swego i matkę swoją. Zostawiacie rodziców, nie odwiedzacie rodziców, bo psychopata wam kazał nie przychodzić do nich? Tu jest napisane. To jest nasz główny wzorzec postępowania. Nie kradnij, nie zabijaj, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie mów przeciw bliźniemu swemu fałszywego świadectwa. Te wszystkie 10 punktów. Wykonujmy to. W chwili zwątpienia, jeżeli nie wiemy, co jest prawdą, co jest dobrem, w piśmie jest napisane, czyń tak, jakbyś chciał, żeby tobie czyniono.